wszystkie w jednym. Mały mieszkanko na Mariensztacie, to moje szczęście, to moje sny. Mały mieszkanko na Mariensztacie, a w tym mieszkanku i radio Tesla, biurko firanki, hotele dwa i jakiś kredens, pies, cztery krzesła. Chcę po prostu mieć małe mieszkanko na Mariensztacie. To moje to, jeżeli nie masz o czym ze mną rozmawiać, nie musisz ze mną rozmawiać. No nikt tu nie ma obowiązku ze mną rozmawiać. No może są ludzie, którzy nie potrafią rozmawiać o niczym innym niż politycy. Natomiast ja rozmawiam tu cały czas i nie rozmawiam w ogóle o polityce. Bardzo mi jest przykro, że masz 600 zł. Gdyby to ode mnie zależało, miałbyś 60 tysięcy. Ale nie zależy to ode mnie i nie będziemy tu rozmawiać o polityce. Po prostu nie będziemy. Lata ludzkich wrzątków szli za tobą jak za wielką panią. Lata ludzkich wrzątków, bo ty szli na cały wrzątku raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Lata ludzkich górnych wrzątku raz i dwa. Hejda, derum, derum, da. Niczym dla ciebie kordon. Bywaj gala. Pijmy ciebie gromy i pierony, a my cię śpiewamy. Pijmy ciebie gromy i pierony, a my cię śpiewamy. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Major. Hejda. No jak strzelacie? Lata ludzkich wrzątków za tobą, jak za wielką panią, maca ludzkich wrzątków, bo ty szli na cały wrzątku raz i dwa. Hejda, 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 maca ludzkich górnych wrzątków raz i dwa. Hejda, derum, derum, da. Niczym dla ciebie kordony i żelazne bramy. Bywaj gala. Pijmy ciebie gromy i pierony, a my cię śpiewamy. Pijmy ciebie gromy i pierony, a my cię śpiewamy. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Major. Hejda. No jak skrzydlaty. Tańcz, kupia, tańcz. Ludendor. Trzeba robić licencję na przewożenie towarów typu benzyna, kanina, wyzra. Lady Punk, tańcz, kupia, tańcz.
jesteśmy na miejscu. A dlaczego tutaj, a nie tam, gdzie były parkingi wydzielone? No głównie dlatego, że ja śpię z wyłączonym silnikiem, a tu nikt nie może koło mnie stanąć. Więc mam ciszę i spokój. Mam z boku las, a na parkingu gdzie stoją równolegle ciężarówki, to z reguły się jakaś lodówka trafi albo coś, znając moje szczęście, i po prostu ktoś mi całą noc hałasuje. Także tutaj sobie mogę spokojnie zgasić silnik. Mam ciszę i spokój i mogę spać do rana jak dziecko. Dobranoc, skończy się dzisiaj. Co dzisiaj się kończy? Poniedziałek. Poniedziałek się kończy, czyli ósmy dzień naszej podróży. I jesteśmy na granicy Illinois i Kentucky na szosie 24. Dobranoc, do jutra. Sobie kostki dwa, szaroburę, szaroburę obydwa. Śpi, śpi, pogłaśni, księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. A gdy Rammstein świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Myślisz, że się nauczę słów tej kołysanki za jakieś 7-8 lat, jak już będę sobie coś śpiewał? Były sobie kotki dwa. No cóż, szansa jest. Do emerytury masz ok. 10 lat, jest czas uśmiech. Dwa. W górze tyle gwiazd. W dole tyle miast, ale niektóre zwrotki umie. Gwiazdy miasto mają znać, że pości muszą spać. Umie, ale nie do końca. Kochani, gwiazd z nieba, jeśli chcesz, dostaniesz. Ja ci wszystko mogę dać, lecz dlaczego nie chcesz spać? A śpi, bo naśni, księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano wstanie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Jej, dobranoc w takim razie, przyjacielu. A mnie się też chce spać, no bo ja oczywiście poszedłem wczoraj spać. Znaczy wczoraj... Blad, już nie śpi uśmiech. Biedna, rozbudził ją mu się moje śpiewanie, no to będę miał na sumieniu. A ja poszedłem spać wczoraj po południu i się obudziłem o 10 wieczór. No i już nie zasnąłem, także też ten nachodzi już 24 godziny, także... Także teraz po prostu idę spać z przyjemnością. Pobudka gdzieś na parkingu przydrożnym na granicy Illinois i Kentucky. Lekki mrozik. Ale to już nie to, co w Montanie. Śniegi i blizzard. Tutaj jest całkiem ładnie. Ja, jak widzicie, zamiast spać tam na parkingu, gdzie wszystkie ciężarówki są, to tu jest legalne te spanie na tej dróżce dojazdowej na poboczu. Pobocze jest szerokie i utwardzone. I sporo kierowców tu wybiera, albo dlatego, że tam nie ma miejsca, albo dlatego, tak jak ja, że po prostu tutaj jest cisza i spokój. Spałem z wyłączonym silnikiem. Teraz rano włączyłem silnik, żeby się zagrzał. Ale po prostu tu jest spokojnie, tu się lepiej śpi. A my się właśnie wróciłem z łazienki. Zbieramy się do dalszej jazdy. Dzień numer
dzień numer, co dzisiaj jest wtorek, wyjechaliśmy w poniedziałek rano, dzień numer 9. Trzeba sobie przyjechać na bok, na parking, zatrzymać się i przeczytać tablicę informacyjną. Tylko patrzę, tu kiedyś... Chrzan. No to ładnie. Polik 95. A kiedy będziesz widział się z rodziną? Z rodziną się będę widział za dwa dni. Tylko tu kiedyś był kibelek przenośny. Mati, umyj szybkę. No właśnie, teraz było dobre przypomnienie właśnie. Kto to powiedział? Mati trafił wtedy, kiedy trzeba. Właśnie jak stoi. Dwa boksy. Nie zapomnij szyby umyć. Szybka już umyta, proszę panów. Panowie. Mistrzu, zrób fotki tej tablicy albo nagraj. Bez u... Umyj szybkę uśmiech. Mati, a ty trzeba się zatrzymać po to, żeby tablicę przeczytać. Drogi tylko życzyć. Mati, 45 mil masz na myśli Hiobie. Kura. Tutaj po lewej stronie będzie zaraz... Baroksy. Hyda. Zaraz po lewej stronie będzie taki korytarz bezpieczeństwa. Rampa wysypana piachem. Rampa w sensie, tak jak w Ameryce używamy to słowa ramp. Dróżka ślepa odchodząca wysypana piachem, a teraz ją widać chyba już na momencie z lewej strony. I jak ktoś ma przegrzane hamulce, no to może tam uciekać ten korytarz. Mati, no to trzeba mieć doświadczenie, urwałeś mu połóweczkę. Coś o takich firmach transportowych jak Unite Van Lines. Mati, to który masz 6.5 czy wyższy? Zależy jak się je liczy.